z łaski, czyli niezasłużonej Bożej przychylności dla Ciebie. Kto potrzebuje, wejść do przodu, proszę. Reszta z Was, niech się modli. Wstańcie wszędzie. Żebyście trwali w wierze o to, co chcecie uzyskać od Boga. Jezus powiedział, niech Ci się stanie według wiary Twojej. Według Twojej wiary. Ewangeliści, proszę stać się tutaj, z tej strony. Liderzy, pastorzy, chodźcie tutaj. Kto z Was nie wyszedł do modlitwy, odwróćcie się do nich twarzami. I zaczynajcie się modlić o nich. Módlcie się o nich. Łączcie waszą wiarę, uwalniajcie moc. Odchodźcie do nich i się módlcie.
odbędę mnie osobą. Tak uczymy to po sercu. Jeżeli szukasz żywego kościoła, niereligijnego, kościoła, który nie cofa się przed dziwacznymi zasadami obowiązującymi w tym kraju, w tym czasie, kościoła, który nie liczy się z diabelskimi pomysłami, kościoła, który głosi pełną Ewangelię, uzdrawia, uwalnia, wyprowadza ludzi z problemów, to my jesteśmy tym kościołem. Jesteśmy tu w Warszawie, jesteśmy w Gdańsku, w Poznaniu, w Gliwicach, w Wałbrzychu, jesteśmy w Starachowicach, jesteśmy w Rzeszowie. W których miastach jeszcze mamy kościoły? Mamy kościoły we Wrocławiu, mamy w Świnoujściu, w Szczecinie, w Krakowie. Mamy kościół w Holandii koło Rotterdamu. Nasze kościoły są w różnych miejscach świata. Chcemy, żebyście wiedzieli, że to są miejsca, w których możecie uzyskać swoją wolność i zaopatrzenie. Odnajdujcie nas. Znajdujcie nas w internecie. Znajdujcie nas na Facebooku, gdziekolwiek. Szukajcie nas. Nazywamy się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii, Opus Boży, Federacja Apostolska. Możecie znaleźć naszą stronę kościółmocy.pl. Tam będziecie mieli dokładne adresy i kontakty. Nie bądźcie w miejscu śmierci. Wejdźcie do miejsca życia. Hallelujah.